Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj recenzja książki Phasma od Delilah S. Dawson. Książka posiada 476 stron i ma być wprowadzeniem do Star Wars Ostatni Jedi. Natomiast, przynajmniej taki jest opis, to jest z przodu. Natomiast książka na której miałem nadzieję, że wprowadzi mnie troszeczkę lepiej w postać Fazmy i powie mi coś więcej od niej. Natomiast nie dodaje szczególnie nic nowego, jeżeli chodzi przynajmniej o jej zachowanie. Jeżeli dobrze pamiętamy zachowanie siódmej części, to powiedzmy, że ta książka jest argumentacją, dlaczego tak się dzieje, bo Fazma jest po prostu taką osobą, która za wszelką cenę chce przeżyć, wygrać. Można to w ten sposób ująć najprościej. Natomiast 3/4 książki nie opowiada o Fazmie. Inna postać jest pierwszoplanowa. Fazma pojawia się tam jako dowódca, jako przywódca pewnej grupy na jej rodzinnej planecie, z której zresztą próbuje się wydostać. W międzyczasie spotyka Brendola Huxa i rozpoczyna pewną wędrówkę, podczas to której akcja dzieje się raz dynamiczniej, raz troszeczkę słabiej. W międzyczasie jest opisywany jej charakter, ale tak bardzo pobieżnie. Jest po prostu powiedziane, że jest bardzo sprawną wojowniczką, że jest dobrym przywódcą, jeżeli chodzi o planowanie, ale to tak jest, powiedzmy sobie, że na drugim, trzecim planie. Natomiast na pierwszym planie mamy inne osoby z grona jej plemienia. W międzyczasie pojawiają się też inne postacie. To, jak prowadzona jest ogólnie tutaj opowieść, to powiedzmy sobie, że ta osoba, która jest na tylnej okładce, kapitan Kardynał, łapie szpiega Vimoradi, Sojuszu Rebeliantów, czy też Nowej Republiki, i próbuje dowiedzieć się czegoś na temat Fazmy. Vimoradi jest przetrzymywana wbrew wszelkim regulaminom bez wiedzy zwierzchników kardynała i tylko dlatego, że kardynał wiedział na temat Vimoradi to, że ona poszukuje pewnych informacji i ma ich dużo na temat Fazmy, i to właśnie z jej ust słyszymy całą opowieść. Także cała książka jest podzielona na kilka takich dosyć, można powiedzieć, rozdziałów, gdzie pojawia się Vimoradi, która jest przesłuchana przez kardynała, a później mamy historię opowiadaną przez nią o Fazmie i jej towarzyszach broni. Na sam koniec, to jest ostatnie około 100 stron, mamy dosyć dobrze powiedziane, skąd wzięła się ten chromowany pancerz, skąd Fazma go zdobyła, w jaki sposób. Dodatkowo mamy również, można powiedzieć, ostateczny pojedynek między kapitanem Kardynałem a kapitan Fazmą. Myślę, że nie ma sensu, żebym tu już więcej zdradzał na temat tej książki. Książka jest napisana ciekawie, natomiast mówię, Fazma po raz kolejny została potraktowana bardzo ogólnikowo. Mamy tutaj, co prawda, tak jak mówiłem, już wyjaśnienie, co i dlaczego się tak zachowuje. Te ostatnie są naprawdę jest bardzo ciekawych. Te wcześniejsze to jest taka, powiedzmy sobie, opowiastka o tym, co, kto, gdzie urodził się, jak dorastał. Mogę polecić tą książkę, natomiast jeżeli chodzi o nowy kanon, jest niewiele książek, które bym proponował, żeby wstąpić w ten nowy kanon. Mnie pozostało do czynienia w obecnej chwili Ostatni Strzał i zdaje się, że Wielką Ucieczkę. To znaczy, Ostatni Strzał jest w obecnej chwili czytany. Dodatkowo jeszcze zacząłem Metro 2033, ale to tak poza wszystkim. Co dalej? Zobaczymy. Myślę, że jeszcze kilka recenzji się pojawi. Mam kilka nowych pozycji, natomiast nie są to pozycje związane z starym kanonem.
będę chciał rozpocząć ponownie zbiór starego kanału, tak żeby go dopełnić do końca. Natomiast muszę się chwilowo wstrzymać. Ja już dziękuję za oglądanie tego materiału. Będę tylko prosił o, jeżeli film Wam się podobał, o łapkowanie, bo to mi pozwoli zmotywować się do częstszej pracy, do częstszego wrzucania materiałów. To wszystko. Na razie i cześć.